dobry, nazywam się Kasia Jankowska, jestem przewodniczką w Muzeum POLIN i dzisiaj zabiorę Państwa do Małej Ziemiańskiej na Półczarnej, czyli troszeczkę powiemy sobie więcej o życiu artystycznym, o życiu kulturalnym w II Rzeczpospolitej. To właśnie tutaj na Żydowskiej ulicy. Proszę sobie wyobrazić, że mniej więcej tak wyglądały okolice naszego muzeum, Muzeum POLIN, przed II wojną światową. Tak wyglądała każda żydowska ulica większego miasta w Polsce. Co ciekawe, co trzeci mieszkaniec, mieszkanka Warszawy był właśnie Żydem, Żydówką. To w Warszawie, Łodzi, Białymstoku, Krakowie przed II wojną światową znajdowały się te największe społeczności żydowskie. To właśnie Polska była tym miejscem, gdzie mieszkało najwięcej Żydów w Europie i drugie miejsce na świecie, gdzie mieszkała społeczność żydowska zaraz po Nowym Jorku. I właśnie jak polscy Żydzi tworzyli to życie kulturalne, to właśnie teraz zapraszam Państwa na nasz spacer po kawiarniach, kinoteatrach czy instytucjach kultury. Zatem za mną! Przeglądam gazetę Wiadomości Literackie, gazetę żydowską wydawaną w języku polskim. Taką gazetę można było jak najbardziej przeczytać w kawiarni literackiej Mała Ziemiańska, która znajdowała się na ulicy Mazowieckiej w Warszawie przed II wojną światową. To właśnie w tym miejscu skupia się centrum życia kulturalnego i literackiego. To tutaj na pięterku ma swój stolik Julian Tuwim, jeden z przedstawicieli grupy Skamander. I to właśnie w kawiarni Mała Ziemiańska usłyszymy te wszystkie historie z życia literackiego i kulturalnego. To tutaj spotkamy najważniejszych twórców kultury polskiej, także żydowskiego pochodzenia. Nie tylko Julian Tuwim, ale także Antoni Słonimski, Jan Brzechwa. To wszystkie te postacie tutaj spędzały czas. Natomiast również tutaj usłyszymy spory, a także będziemy świadkami pewnego skandalu. Otóż Antoni Słonimski napisał wiersz Dwie Ojczyzny. Ten wiersz nie spodobał się prawicowemu pisarzowi, poecie Zygmuntowi Ibchorskiemu. Panowie długo sprzeczali się, dyskutowali na temat tego wiersza. Zygmunt Ibchorski postanowił spotkać się z Antonim Słonimskim. Do spotkania dochodzi właśnie w kawiarni Mała Ziemiańska i to tutaj na oczach wszystkich Zygmunt Ibchorski spoliczkował Antoniego Słonimskiego za ten wiersz. Również Julian Tuwim zmaga się z atakami, no dzisiaj byśmy powiedzieli z hejtem. Dla antysemitów jestem Żydem, moja poezja jest żydowską. Dla Żydów nacjonalistów jestem renegatem, zdrajcą, trudno. Jak sam Julian Tuwim na to wszystko odpowiadał? Ja jestem Żydem Polakiem i nic mnie nie obchodzi, co jedna i druga strona opowie. Natomiast tutaj, w tym miejscu skupia się to centrum życia literackiego międzywojennej Warszawy. To tutaj zasmakujemy tej najsłynniejszej, najlepszej kawy podawanej w Małej Ziemiańskiej. Zwróćmy także uwagę na mlecznik, który może opowiedzieć szereg różnych anegdot z tamtych czasów. Wśród gazet żydowskich wydawanych po polsku znajdziemy także Ewę, pismo tygodniowe, tygodnik wydawany przez kobietę, jedną z pierwszych żydowskich feministek, Paulinę Appenschlag. To czasopismo było ewenementem, było pionierskie, było skierowane dla nowoczesnych kobiet żydowskich i to właśnie tutaj Paulina Appenschlag nawoływała Żydówki do tego, żeby korzystały ze swoich praw. Mianowicie także w 1918 roku kobiety wywalczyły prawo głosu. Wcześniej nie wiedziały, że mogą zagłosować, więc Paulina Appenschlag, redaktorka, musiała to przypomnieć. Także wyczytamy, precz z modą długich sukien, czy istnieje jeszcze feminizm? Więc pierwsze feministyczne czasopismo skierowane do Żydówek. Pośród także gazet żydowskich wydawanych po polsku znajdziemy Nasz
przegląd z Krakowa czy chwilę ze Lwowa, mnóstwo dzienników, ale także te gazety żydowskie były wydawane i po hebrajsku, i lwia część także w języku jidysz. Proszę sobie wyobrazić, że przed wojną aż 170, około 170 gazet właśnie było wydawanych w języku jidysz. A gdzie ten język jidysz możemy usłyszeć? No właśnie w teatrze żydowskim w XX wieku, szczególnie lata 20, lata 30, rozwija się w Polsce kino oraz teatr. To zapraszam do kina. Polska w tym czasie była niezwykłym centrum kina żydowskiego. Proszę sobie wyobrazić, że niektórzy także żartobliwie nazywali Polskę Pollywood. Czyli to właśnie tutaj rozwija się ten przemysł. To właśnie wielu artystów, artystek, reżyserów żydowskiego pochodzenia z Polski później stworzy przemysł filmowy w Stanach Zjednoczonych. W naszym kinie możemy obejrzeć film, który stanie się symboliką życia kulturalnego, czy także tej żydowskiej popkultury, a jest to Dybuk, czyli Żydowski Duch. Film nakręcony w 1937 roku, czyli tuż przed wybuchem II wojny światowej. Tutaj na scenie filmowej w rolę rabina, czy w rolę córki rabina wcielają się najważniejsi aktorzy czy aktorki żydowskiego pochodzenia, tym Abraham Morewski, którego album z innymi rolami także zobaczymy na wystawie. Natomiast życie kulturalne to jest także ta kultura masowa, kultura dla wszystkich. Pamiętajmy, że nadal kino czy teatr jest dosyć drogą rozrywką, więc masowa publika uwielbia przedstawienia, uwielbia Zishe Breitbarta, który stanie się takim pierwszym żydowskim celebrytą. Zisha Breitbart pochodzi z małej miejscowości w województwie łódzkim. Urodził się w biednej rodzinie, natomiast miał niezwykły dar. Otóż był najsilniejszym człowiekiem na świecie. To jego siła, jego uroda sprawia, że będzie najpopularniejszym cyrkowcem. Otóż Zisha Breitbart był w stanie wygiąć ten metalowy pręt czy podnieść ciężkie przedmioty. Będąc na tournée w Stanach Zjednoczonych, także Zisha Breitbart stanie się pierwowzorem superbohatera. Mianowicie Superman, postać, którą kojarzymy z komiksów, była wzorowana właśnie na Ziszy Breitbercie, na polskim Żydzie. Niestety w Radomiu w 1925 roku podczas pokazu Zisha Breitbart skaleczył się o ten pręt. Prawdopodobnie pręt był zardzewiały i wdarło się zakażenie i nasz pierwszy celebryta zmarł. Historia zakończyła się tragicznie. Niemniej jednak Zisha Breitbart będzie symbolem tego, że ja jako Żyd, nawet z małej miejscowości, mogę zrobić karierę. Wszystkie drzwi do kariery są otwarte dla mnie i ja mogę zrobić wszystko. Mogę spełnić swoje marzenie. Z kina powędrowaliśmy znowu na Tłomackie, tym razem adres 13, więc niedaleko miejsca, gdzie znajdowała się Wielka Synagoga. Otóż na Tłomackim 13 znajdowała się siedziba Związku Literatów i Dziennikarzy Żydowskich, tak zwany Żydowski Pen Club, gdzie także pisywał późniejszy noblista Izaak Bashevis Singer. Dzięki to właśnie Singerowi świat dowiedział się o żydowskich miasteczkach w Polsce. Szczególnie także amerykańscy odbiorcy pokochali literaturę czy opowiadania pisane przez Izaaka Bashevisa Singera. Przed nami język jidysz, gazety także wydawane w języku jidysz, więc mogłoby się wydawać, że to pomieszczenie i literaci byli jak najbardziej tradycyjni. Otóż nic bardziej mylnego. Literaci skupieni wokół adresu Tłomackie 13 nie tylko nawiązywali do tradycji poprzez język, ale nawet czasem łamali nakazy czy zakazy. Wyobraźmy sobie, jest szabat, czyli odpoczynek,
ale na Tłomackim mamy parkiet. Na Tłomackim w sobotę słychać muzykę, słychać kroki tanga. Więc tutaj, czytając także wspomnienia, dowiemy się, że ochoczo tańczono tango. Dlaczego właśnie tango? Otóż najpopularniejszą piosenką w tym czasie było tango milonga, skomponowane przez polsko-żydowskiego kompozytora Jerzego Petersburga. Szereg płyt winylowych czy kompozycji usłyszą Państwo tutaj u nas na wystawie stałej, czy także koncert Gershona Sirotyna Kantora Wielkiej Synagogi na Tłomackiem, czy Bronisław Huberman, polski Żyd z Częstochowy, który założy pierwszą filharmonię w Tel Awiwie. Jesteśmy z powrotem na Żydowskiej ulicy, tym razem przed kioskiem z gazetami. Gazety żydowskie informują nas o sytuacji w Europie po 1933 roku. I o czego się dowiemy, o czym wyczytamy? Noc kryształowa w nazistowskich Niemczech, Hitler w Pradze, te wszystkie niepokojące wydarzenia są tuż przy naszej granicy. Także na końcu ulicy widzimy tłum, który z niepokojem patrzy w niebo. Coś obserwują, coś się dzieje, coś się za chwilę wydarzy. Natomiast co się wydarzy, czemu te twarze są pełne niepokoju? Tutaj musimy wychylić się za kolejnego rogu kamienicy. Dowiemy się, co było źródłem tych niepokojów. Okazuje się, że tłum obserwował samoloty nad niebem Warszawy. Są to niemieckie samoloty bombardujące miasto we wrześniu 1939 roku. I wkraczając w dalszą część opowieści, w dalszą część wystawy, dowiedzą się Państwo o sytuacji Żydów pod okupacją niemiecką, a także dowiemy się więcej o życiu codziennym i oporze w getcie warszawskim. Serdecznie zapraszam na dalszą podróż po tej przestrzeni, po okresie II wojny światowej, kiedy to już będzie możliwe. Ja dziękuję za wspólną podróż, za wspólny spacer po naszej żydowskiej ulicy.